Gościem programu jest Kamil Grosicki. Kamil, asysta w meczu z Wolverhampton, bramka z Queen's Park Rangers, dwie bramki w meczu z Barton. Zgrupowanie kadry ma na Ciebie tak zbawienny wpływ? No na pewno zgrupowanie reprezentacji dziś pomogło mi, że wróciłem do klubu z wielką energią i chęcią ciężkiej pracy. Tak jak wypowiadałem się po meczu, na gorąco po meczu z Florią, że wracam do klubu z wielką energią, no i tak się stało. Ta forma idzie cały czas do przodu. Jest, można powiedzieć, że jest lepiej niż dobra i tylko trzeba się z tego cieszyć, ale tak jak powiedziałem, no to jest dopiero połowa kwietnia, zaraz dopiero będzie, więc jeszcze do mistrzostw daleka droga, więc cały czas trzeba ciężko pracować, żeby ta forma najlepsza była właśnie na mundialu. Co lub kto w naszej reprezentacji ma na Ciebie tak dobry wpływ? Na pewno trener Nawałka ma na mnie wpływ. Czuję od niego wsparcia. To u piłkarza jest zawsze najważniejsze, jak wiesz, że trener na Ciebie liczy, na Ciebie stawia i po prostu ludzkie takie relacje pomiędzy mną a trenerem, gdzie właśnie on mnie zawsze, jak są te gorsze chwile, to mi mówi, że zaraz przyjdą te lepsze chwile, ale tak samo jak są teraz te dobre chwile, to mi od razu mi dzwoni po meczu i mówi: uważaj, bo zaraz też może być w inną stronę, w sensie, bo takie życie piłkarza, tak? Więc ja muszę ciężko, twardo stąpać po ziemi, żeby właśnie tą formę cały czas budować. W kadrze czujesz się lepiej, ale to przecież w kadrze, grając orłem na piersi, grając dla biało-czerwonych, to tam zmagasz się z większą presją, zwłaszcza w roku Mistrzostw Świata. No i a ja to uwielbiam. Uwielbiam presję i tak jak powiedziałem, no nie mogę się doczekać, aż zaczną się te zgrupowania w Juracie, w Arłamowie, a później te mistrzostwa. No, tylko mnie nakręca pozytywnie energia i chęć do pracy właśnie, żeby się jak najlepiej przygotować do tych mistrzostw. No, w czerwcu kończę 30 lat, więc na Mistrzostwa Świata pojadę jako 30-latek, więc piękny wiek dla piłkarza. Kuba Błaszczykowski pokazał 2 lata temu, mając 30 lat wtedy, bo nie z grudnia, ja dobrze pamiętam, że jako 30-latek można naprawdę świetny turniej zagrać i ja na to samo liczę. Teraz po tych wynikach fantastycznych, które prezentujesz w lidze angielskiej, myślisz, że media angielskie już, mówiąc kolokwialnie, zejdą z Ciebie? Zejdą. Ja mówię, przyjmuję każdą krytykę, wiadomo, lepiej jak chwalą, ale tak jak powiedziałem, no, jak krytykują, to nie krytykują tylko za formę czysto piłkarską, sportową, a nie wymyślają jakiejś właśnie historii związanym z nieakceptowaniem mnie w szatni, czy coś w tym stylu, bo to jest nieprawda. Każdy, kto mnie zna, to wie, czy to byłem w Turcji, czy w Anglii, czy we Francji, czy w Polsce, jak jestem, to zawsze jestem akceptowany, bo jestem tą duszą towarzystwa i z każdym zawodnikiem mam zawsze dobry kontakt. I ostatnie pytanie w związku z Twoimi urodzinami, o których też sam wspomniałeś, czego będziesz sobie na tę urodzinę życzył? 30. 30. No na pewno będę sobie życzył zdrowia dla mnie, dla mojej rodziny, a oczywiście takim marzeniem, żeby za 5 tygodni po moich urodzinach zdmuchnąć jeszcze większą świeczkę i to będzie oznaczało, że wszyscy będą szczęśliwi. To ja również tego życzę. Bardzo dziękuję. Dziękuję.